Towarzysze! Obywatele! Ludu pracujący stolicy! To sądzę, że ten cel uda nam się wspólnie osiągnąć. Jak? Pomożecie! Jak długo ręka wyciągnięta do zgody ma się spotykać z zaciśniętą pięścią? Film, jaki zamierzamy dzisiaj pokazać, Kulisy maoizmu, to jeden z najbardziej niezwykłych dokumentów, jaki znajduje się w zasobie archiwalnym IPN-u. Opowiada on o inwigilacji komunistów przez komunistów, z których jedni komuniści uważali, że drudzy komuniści nie są dość komunistyczni. Jest to jedna z najbardziej ciekawych, tajemniczych historii PRL, mianowicie powstanie Komunistycznej Partii Polski w latach 60. kierowanej przez Kazimierza Mijala. Otóż postać Kazimierza Mijala jest chyba jedną z najbarwniejszych postaci w całej historii PRL. Był to człowiek, który ponad 40 lat pozostał wierny swoim stalinowskim, dogmatycznym poglądom i aby je realizować, zdecydował się również na opuszczenie Polski i wyjechanie do Albanii oraz Chin. Kazimierz Mijal przez wiele lat od początku Polski Ludowej był w establishmencie PPR. Znał się ze wszystkimi najważniejszymi osobami wchodzącymi w skład tej sowieckiej partii, mianowicie z Marcelim Nowotko, z Pawłem Finderem, czy chociażby z Bolesławem Bierutem. Właśnie z Bolesławem Bierutem zaczął bardzo blisko współpracować. Później został pracownikiem w jego kancelarii, a od 1952 do 1956 roku był szefem Urzędu Rady Ministrów. Tak więc w latach stalinowskich był naprawdę bardzo wysoko w ówczesnym establishmencie. Znał się tak naprawdę ze wszystkimi najważniejszymi politykami komunistycznymi ówczesnej Polski i miał naprawdę bardzo duże wpływy w kręgach władzy. Oczywiście pełni też inne, pomniejsze stanowiska w tych czasach. Był chociażby prezydentem Łodzi przez pewien okres, czy też pełnił funkcję ministra. Wszystko zmieniło się w 1956 roku. Wtedy Kazimierz Mijal stracił swoje dotychczasowe stanowiska w aparacie władzy i przeszedł do pracy w banku inwestycyjnym. Dlaczego tak się stało? Otóż kiedy Władysław Gomułka w październiku 1956 roku został pierwszym sekretarzem, no to rozpoczął powolne tak zwane zmiany październikowe, które rozpoczęły się już tak naprawdę od śmierci Stalina. Kazimierz Mijal oraz grono jego współpracowników uważali, że referat Chruszczowa wygłoszony na 20. zjeździe Komunistycznej Partii Związku Sowieckiego, krytyka kultu jednostki, krytyka Stalina i generalnie polityka destalinizacji, to nie jest odpowiednia droga dla komunistycznego państwa. To nie jest dobre wyjście dla wprowadzenia komunizmu w Polsce. Uważali, że destalinizacja spowoduje restaurację kapitalizmu w Polsce, spowoduje zastopowanie wprowadzenia kolektywizacji i spowoduje powrót burżuazyjnego systemu władzy. Oczywiście takie pojmowanie rzeczywistości było raczej marginalne w ówczesnych elitach władzy. Niemniej jednak Kazimierz Mijal
systematycznie i dosyć z dużym zapałem krytykował Gomułkę, krytykował powrót Gomułki do władzy, krytykował fakt potępienia i wyrzucenia niektórych ludzi z aparatu bezpieczeństwa po 1956 roku. Uważał, że walka z reakcją cały czas trwa i nie należy jej zatrzymywać. Dlatego każde zmiany, chociażby w pewnym formie liberalizacyjne, to znaczy pewne zmiany, które spowodowały demokratyzację niektórych dziedzin życia, czy też niektóre zmiany powodujące, że ten strach, który był powszechny w czasach stalinowskich, po 1956 roku nieco zmalał, on to wszystko uważał jako zamach na komunizm, zamach na socjalistyczne fundamenty PRL. Kazimierz Mijal zaczął tworzyć tak zwaną grupę Mijal. Czy możemy wymienić osoby, które wchodziły w jej skład? Kim te osoby były i czy można ich utożsamiać z tak zwaną frakcją natolińską? Wszystko było troszeczkę bardziej skomplikowane. Otóż Mijal był przeciwny Gomułce i zmianom, które następowały po październiku 1956 roku. Wtedy prym w tej negatywnej grupie, grupie, która krytykowała pierwszego sekretarza KCPZPR z pozycji dogmatycznych, byli właśnie natolińczycy. Niemniej jednak Mijal również, publicznie zabierając głos, wpisywał się w tę krytykę Gomułki na równi z innymi natolińczykami. Już pod koniec lat 50. spotykał się między innymi z Wiktorem Kłosiewiczem, z Bolesławem Rumińskim, czyli takimi prominentnymi przedstawicielami tego nurtu natolińskiego. Początkowo liczono na pomoc Związku Sowieckiego. Niemniej jednak, kiedy Chruszczow powiedział, że prawdziwym przyjacielem Związku Sowieckiego jest Gomułka, grupa dogmatyczna straciła wiarę, że częste przebywanie w ambasadzie sowieckiej i krytyka polityki Gomułki może coś zmienić. To nie tam można znaleźć przyjaciół prawdziwych, którzy będą wspierać ich cele, ich dążenia. Dlatego też nawiązano kontakty z ambasadami chińską i albańską. To było na początku lat 60. Musimy również pamiętać, że wówczas nastąpił rozdźwięk w obozie socjalistycznym między Związkiem Sowieckim a Chińską Republiką Ludową. Tak naprawdę Stalin cieszył się ze zwycięstwa Mao i powstania Chińskiej Republiki Ludowej w 1949 roku, ale w tym samym czasie obawiał się potencjału swojego nowego komunistycznego sąsiada. Dlatego z dosyć dużym dystansem patrzył na to, co się działo w Chińskiej Republice Ludowej. Podobnie Chruszczow, który najpierw przyrzekł Chińczykom pomoc w uzyskaniu broni atomowej, a później wycofał swoich specjalistów i wejście Pekinu do klubu państw atomowych znacznie się opóźniło. W latach 60., na początku lat 60., te spory zaczęły być coraz głębsze, coraz poważniejsze. Ambasada chińska w Warszawie organizowała też pogadanki, odczyty nauki języków, a także pokazy filmowe, gdzie można było między innymi zobaczyć film o zbrodni katyńskiej, w którym odpowiedzialnością za zbrodnię katyńską obciążono Związek Sowiecki. I tutaj właśnie wchodzi Albania Envera Hoxhy, która jako jedyny z krajów europejskich, krajów bloku sowieckiego, poparła bezwarunkowo politykę Mao. Enver Hoxha był dogmatycznym stalinowskim politykiem, któremu właśnie też destalinizacja Chruszczowa i polityka Związku Sowieckiego nie odpowiadała. Dlatego Związek Sowiecki kompletnie obciął pomoc dla Albanii, a Albania bardzo mocno zbliżyła się do Chin. No i tutaj, dlaczego akurat te dwie ambasady? Dlatego, że Chińczycy nie angażowali się bezpośrednio w pomoc różnym grupom dogmatycznym, wykorzystując do tego Albańczyków. Po prostu Albańczycy, dyplomaci albańscy,
pracujący w, placówce dyplomatycznej Tirany w Warszawie, byli wykorzystywani jako pośrednicy. No i na początku lat 60. grupa Mijala nawiązała z nimi kontakty. A w 1960 roku nawet Albańczycy wydrukowali u siebie w Albanii, przemycili do Polski broszurę, która co prawda była anonimowa, zatytułowaną "W walce o zwycięstwo, bierność i milczenie to zguba". Władze dowiedziały się, że pojawiły się jakieś ulotki, które z pozycji dogmatycznych, które z pozycji marksistowsko-leninowskiej krytykują politykę Gomułki. A czy oni nie traktowali to rzeczywiście poważnie, czy nie uznali Mijala i jego grupy za wariatów? No bo powiedzmy sobie szczerze, tendencje były zupełnie inne, to znaczy tendencje były odwilżowe, a jeżeli już społeczeństwo miało jakieś pretensje do Gomułki, to to, że odchodzi od tak zwanych zdobyczy października, że ta odwilż wygasa. Tak, społeczeństwo miało zupełnie inne podejście do zmian październikowych, do polityki Gomułki, co Kazimierz Mijal i jego grupa. Oni uważali właśnie, że te zmiany idą w kierunku restauracji kapitalizmu, systemu burżuazyjnego w Polskiej Rzeczpospolitej Ludowej. Dlatego polityka Gomułki władz względem grupy Mijala była niejednoznaczna. Z jednej strony całą sprawą bardzo szybko zainteresowało się MSW. W kwietniu 1964 roku część ludzi, którzy byli zaangażowani w kolportaż tych oto bezdebitowych druków krytykujących politykę Gomułki, zostało aresztowanych. 7 osób zostało skazanych na wyroki sądowe od 3 do 3,5 roku więzienia. W tym m.in. bliski współpracownik Kazimierza Mijala Józef Śnieciński. Mijal sam uniknął aresztowania właśnie dlatego, że Gomułka nie chciał, aby cały proces odbił się szerokim echem w środkach masowego przekazu, zarówno w kraju, jak i za granicą. No bo jakby to wyglądało z perspektywy władz komunistycznych, że represjonują bardzo znanego polityka, wywodzącego się jeszcze z lat 40., który był bliskim współpracownikiem Bolesława Bieruta, który nie dość, że krytykuje, ale z pozycji marksistowskich to, co się działo w kraju. Zatem tutaj proces był niewskazany. Proces był niewskazany i dlatego Kazimierz Mijal uniknął aresztowania. Aresztowania, ale salwował się ucieczką. Jego ucieczka została sfingowana przy pomocy dyplomatów albańskich. Wyglądało to w ten sposób, że do PRL przyjechał na paszporcie dyplomatycznym człowiek z Albanii o imieniu i nazwisku Mehmet Servetko, który był podobny wizualnie do Kazimierza Mijala i ta osoba przekazała paszport swój dyplomatyczny Kazimierzowi Mijalowi, który wyjechał z nim przez granicę, przez Niemcy. Udał się do Berlina, później z Berlina do Paryża, z Paryża do Rzymu, z Rzymu do Bari, z Bari z albańskim statkiem do Duresi. No i tam już w Duresi został przejęty przez pracowników albańskich służb specjalnych, Sigurimi oraz funkcjonariuszy albańskiej partii pracy. No i dotarł do Tirany. No po ucieczce Mijala w Warszawie rozpętała się burza, no bo jak to się stało, że osoba będąca pod nadzorem Ministerstwa Spraw Wewnętrznych może sobie bezkarnie wyjechać z kraju. Doszło do zadrażnienia stosunków dyplomatycznych między Warszawą a Tiraną. Ambasador albański Koco Prifti został uznany za persona non grata, musiał opuścić Warszawę. No i wracając do Mijala, no i on sobie przyjechał do Tirany, został bardzo godnie przyjęty przez Albańczyków, spotkał się wielokrotnie z Enwerem Hoxhą, dostał do swojej dyspozycji prywatną willę z ochroną. I służbą, jak sam wspominał, nie dostawał żadnych pieniędzy, no bo nie musiał, bo tak naprawdę Albańczycy pokrywali wszystkie wydatki za niego. No i co się stało z jego KPP? W tym samym czasie jego zwolennicy, jego wierni, lojalni sympatycy w Warszawie zaczęli rozkolportowywać tysiące różnych ulotek, które miały odwrócić uwagę od tego, że ich przywódca, ich lider Kazimierz Mijal opuścił PRL. Oczywiście cała akcja była również nadzorowana i kontrolowana tak naprawdę przez aparat bezpieczeństwa i duża część tych ulotek została bardzo szybko przejęta przez SB. No niemniej jednak musimy też pamiętać o tym, że współpracownicy Mijala to byli zatwardziali, dogmatyczni, wierni,
komuniści, z czasem z bardzo bogatym internacjonalistycznym życiorysem. Właśnie jedna z takich osób, która została aresztowana w lutym 1966 roku podczas jakby akcji odwracania uwagi od ucieczki Mijala, to był Bolesław Maślankiewicz. Człowiek z bardzo ciekawym życiorysem, uczestnik wojny domowej w Hiszpanii, w tak zwanych brygadach międzynarodowych, później działał w komunistycznej partii Francji, po wojnie został komendantem głównym, komendantem wojewódzkim Milicji Obywatelskiej w Lublinie, a później w Zielonej Górze. No i taka osoba właśnie włączała się w działalność KPP Mijala. Co więcej, miał też pamiątkę po walce w Hiszpanii, a mianowicie kulę w głowie, która mu utkwiła i która cały czas nie mogła zostać wyciągnięta. Tak więc, kiedy został aresztowany, SB tak się zastanawiało, no co należy z nim zrobić, prawda? Przecież to jest osoba, która ma naprawdę bardzo zasłużony życiorys, wielokrotnie odznaczana, która walczyła z faszystami w Hiszpanii, no i tutaj troszeczkę się pogubiła, tak to SB-cy uważali, że jakby wspieranie Mijala i tych tendencji dogmatycznych było pogubieniem się. No i on został aresztowany, ale po pewnym czasie został zwolniony. Idee Kazimierza Mijala były rozpowszechniane również za pośrednictwem sekcji polskiej Radia Tirana, która, pamiętam, działa jeszcze do lat 80. Radio Tirana to był jeden z elementów wsparcia Albanii oraz Chin na rzecz rozpowszechnienia idei KPP. Radio zaczęło nadawać audycje w języku polskim od września 1966 roku. Na początku to było kilka audycji po 30 minut, a w latach 70. można było usłyszeć 8 audycji po 30 minut, co dawało łącznie 4 godziny w języku polskim. Oprócz Radia Tirana funkcjonowało też Radio Pekin, które nadawało również audycje w języku polskim, ale to radio było słabo słyszalne. W PRL to też nie cieszyło się taką popularnością, chociaż popularność może nie jest odpowiednie słowo, jak radio Tirana. Ale to był tylko jeden z elementów wsparcia. Najważniejsze wsparcie dla KPP pochodziło właśnie z drukarni albańskich i chińskich. Podam tylko jeden przykład. W latach 1966-1968 Służba Bezpieczeństwa przejęła ponad 100 tysięcy przesyłek, w których znajdowało się ponad 1 milion egzemplarzy propagandowych, biuletynów, ulotek, książek pochodzących z Chińskiej Republiki Ludowej. To jest ogromna liczba. Paradoksalnie można powiedzieć, że KPP Mijala było prekursorem drugiego obiegu niezależnego w PRL. Dlaczego? Choć komunistycznego. Komunistycznego, ale nielegalnego. A dlaczego? W 1967 roku w mieszkaniu Stanisława Wiktorowskiego na warszawskim Służewcu zorganizowano konspiracyjną drukarnię. Albańczycy przekazali maszyny do pisania, a także powielacze, w tym elektryczny rotaprint. No i właśnie w 1967 roku udało się wydrukować jeden egzemplarz czerwonego sztandaru, czyli organu prasowego KPP, właśnie w tej konspiracyjnej drukarni. Co więcej, przy druku drugiego numeru niestety wkroczyła Służba Bezpieczeństwa i cała akcja została zakończona, materiały przejęte, a materiały i urządzenia do powielania zostały skonfiskowane. I już po tej jakby wpadce KPP Mijala nigdy nie próbowała zorganizować drugiej konspiracyjnej drukarni, opierając się na materiałach przekazywanych przez dyplomatów albańskich, co możemy zobaczyć na filmie nagranym przez Służbę Bezpieczeństwa. Co więcej, Albańczycy przekazywali również pieniądze, to były dosyć bardzo wysokie sumy. Zakupili dla KPP Mijala samochód, starą Warszawę, która miała nie rzucać się w oczy i która miała służyć przewożeniu tak zwanej bibuły do innych regionów PRL, a także załatwili Mijalowcom 200 balonów. No, miało to służyć tak zwanej akcji balonowej. Balony trzeba było nadmuchać, a później puścić je do góry i one miały sobie lecieć, roznosząc maoistowskie druki. No, ta akcja, ta operacja pozostała jedynie w sferze planów. Niemniej jednak dyplomaci albańscy i chińscy, dyplomaci albańscy o wiele większym stopniu, zainwestowali bardzo dużo środków w Komunistyczną Partię Polski Mijala, niewspółmierną do efektów, która ta grupa osiągała. W informacji Służby Bezpieczeństwa wynika, że część z tych środków finansowych była jakby malwersowana, była zabierana przez działaczy KPP na tak zwane własne wydatki.
Oczywiście raporty, które działacze KPP przysyłali do Kazimierza Mijala, informowały go o to, że tak, w PRL działa wielka, prężna organizacja maoistowska, która odgrywa poważną rolę na scenie politycznej PRL. No, rzeczywistość była o wiele bardziej prosta i tutaj KPP Mijala była organizacją marginalną, nie odgrywającą żadnej roli. No, mimo tego jakby próbowała się uwiarygodnić. Jeden z takich ciekawych elementów był fakt, że Albańczycy kupowali papier w PRL. Później transportowali go do Albanii i na tym papierze drukowali na przykład czerwony sztandar oraz inne ulotki. Co więcej, dokonywali pewnych zmian wykorzystując ołówek lub też popełniali specjalne błędy ortograficzne typowe dla błędów ortograficznych w języku polskim. Wszystko po to, aby uwiarygodnić tę organizację. Rzeczywiście te materiały były kolportowane, były drukowane, zwłaszcza w PRL. KPP z lat 70. chyba mogę zaryzykować takie stwierdzenie, nie było organizacją samodzielną, dlatego że była już w bardzo dużej części spenetrowana przez Służbę Bezpieczeństwa. I tutaj diagnoza Mijala była, jakby jego wizja tego, co, do czego doprowadzi rząd Jaruzelskiego, była słuszna. Niemniej jednak diagnoza, dlaczego to nastąpiło, była zupełnie oderwana od rzeczywistości. On jeszcze w połowie i pod koniec lat 80. wciąż uważał, że należy oddać władzę w ręce ludu, że należy doprowadzić do kolektywizacji rolnictwa, a wrogów tak zwaną reakcję należy bardzo bezwzględnie tępić. Tutaj pozostał wierny swoim poglądom. Na początku lat 90. Reaktywował już legalnie Komunistyczną Partię Polski, która przez pewien okres działała, niemniej jednak jej aktywność umarła śmiercią naturalną. Proszę Państwa, Kazimierz Mijal dożył upadku komunizmu, dożył znacznie dłużej. Zmarł w styczniu 2010 roku i został pochowany na cmentarzu ewangelicko-reformowanym w Warszawie, ciągle wierząc w ideę komunizmu. Serdecznie zapraszam na projekcję. Film ten powstał w czasie trudnej, codziennej pracy operacyjnej na odcinku zwalczania zagranicznych ośrodków dywersji politycznej. Wszystkie ujęcia tego filmu są autentyczne i wykonane w naturalnych warunkach prowadzonego w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych rozpracowania. Wykonanie szeregu złożonych czynności operacyjnych stworzyło odpowiednie warunki, a zastosowana specjalna technika obserwacji umożliwiła realizację tego filmu. Film został opracowany i zrealizowany przez Departament III i Biuro B Ministerstwa Spraw Wewnętrznych. Sygnał, który słyszymy, to sygnał radiostacji Tirana. Po dźwiękach tego sygnału rozpoczyna swoją dywersyjną robotę albańska ekspozytura Pekinu. Enver Hoxha udostępnia terytorium Albanii i cały aparat polityczno-administracyjny na europejską bazę rozłamowej polityki przywódców Chińskiej Republiki Ludowej. Jedną z form działania agentury Pekinu i Tirany w Polsce jest produkcja i kolportaż różnego rodzaju oszczerczych, propagandowych materiałów negujących osiągnięcia Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej. Na przestrzeni ostatnich kilku lat wroga działalność maoistów stosowana była ze zmiennym nasileniem i różnymi sposobami. Ujawniono próby zastosowania kolportażu ulotek z powietrza przy użyciu balonów na wzór amerykański.
Innym rekwizytem była radiostacja do zadań specjalnych występująca pod kryptonimem Atom, której nie zdążono wykorzystać. Polska jest szczególnie ważnym obiektem zainteresowań tirańskich agentów Pekinu. Zorganizowanie ucieczki Mijalowi, finansowanie nielegalnej tzw. KPP, przemycanie do naszego kraju wrogich broszur i ulotek jest świadectwem całkowitego wyobcowania się kliki Chodży z socjalistycznej wspólnoty narodów. Kazimierz Mijal, płatny sługa maoistów, nie wahał się nawet zbezcześcić pięknych tradycji polskich komunistów i swoją krecią robotę ośmiela się firmować imieniem Komunistycznej Partii Polski. A oto jedna z dróg, jaką dostarczane są do Polski antypaństwowe materiały propagandowe. Wywiad albański wykorzystuje nietykalność, jaką każde państwo gwarantuje kurierom dyplomatycznym i za ich pośrednictwem dostarcza do Polski setki tysięcy różnego rodzaju paszkwili drukowanych w zakładach graficznych na Ima Fraszeri w Tiranie. Każdego miesiąca przyjeżdżający do swojej ambasady kurierzy albańscy przywożą również tzw. pocztę organizacyjną od Kazimierza Mijala do grupki emerytowanych dziadków, mianowanych przez albański ośrodek dyspozycyjny kierownictwem krajowym KPP. W tym budynku, przy ulicy Słonecznej w Warszawie, kończy się trasa kurierów dyplomatycznych albańskiego Ministerstwa Spraw Zagranicznych. Dalsze czynności przejmują na siebie pracownicy ambasady, których wkrótce poznamy. Jednym z punktów kontaktowych, na który pracownicy ambasady Albanii dostarczali pocztę organizacyjną i materiały propagandowe, było mieszkanie prywatne Leona Kleina. Leon Klein, syn Zelika i Civi Holzmann, obywatel Polski narodowości żydowskiej, urodzony 1905 roku, emeryt, zamieszkuje w Warszawie przy placu Leńskiego 6, mieszkania 67 na pierwszym piętrze. Wejście do klatki prowadzi od strony podwórza. Dobór lokalu był przemyślany. Odpowiada on wymogom konspiracji. Leon Klein zajmuje się pokątnym szewstwem, stąd też przychodzi do niego wiele osób, przynosząc do naprawy obuwie w różnych opakowaniach. Przekazywanie materiałów odbywało się w ten sposób, że każdego tygodnia w piątek od godziny 17 do 17.15 Leon Klein oczekiwał na pocztę, pozostawiając uchylone drzwi swojego mieszkania, przez które pracownik ambasady wkładał pakiet z bibułą i pocztą. Widzimy tu jedną z przesyłek, którą Klein otrzymał od Albańczyków w lutym 1974 roku. Prezentujemy dalsze materiały dostarczone do Polski za pośrednictwem ambasady albańskiej w Warszawie. Miały one na celu oszukiwanie naszego społeczeństwa, że tylko grupa Kazimierza Mijala pod przemożnym patronatem Mao Tse-tunga i Envera Hodży może budować komunizm.
Enver Hoxha od momentu powstania Albańskiej Republiki Ludowej zajmuje stanowisko pierwszego sekretarza Komitetu Centralnego Albańskiej Partii Pracy. Kazimierz Mijal, lat 65, w okresie okupacji działacz PPR na terenie Warszawy. Po wyzwoleniu pełnił szereg funkcji w aparacie partyjnym i państwowym. 14 lutego 1966 roku zbiegł z kraju i obecnie przebywa w Albanii. Czerwony sztandar, czy też inne wypracowania, opatrzone tytułem wydawnictwo KC KPP, mają to do siebie, że zawierają ultrarewolucyjny tekst. Wyjaśniamy, że taką formę bardzo lubią chlebodawcy Kazimierza Mijala. Aby uzupełnić swoje braki, czerwony sztandar przypomina godziny nadawania audycji Radia Tirana, a zainteresowanie Polską niebagatelne, bo aż 8 razy w ciągu dnia. 2 razy dziennie pamięta o nas także Pekin. Kolej na pocztę specjalną. Janusz to kolejny pseudonim Hilarego Hełchowskiego, aktualnego kierownika krajowego KPP. Tekst korespondencji różny, w zależności od zapotrzebowań ośrodka. Jak wynika z instrukcji, Mijal nie szczędzi fachowych rad i pouczeń. Ale wszystko to jakoś dziwnie przypomina klasyczne zadania wywiadowcze. Zdjęcie to przedstawia Hilarego Hełchowskiego, lat 66. W okresie okupacji członek kierownictwa PPR i Gwardii Ludowej. Po wyzwoleniu działacz partyjno-państwowy szczebla centralnego. Do nielegalnej działalności w tzw. KPP zaangażowany w 1966 roku, a od roku 1970 z polecenia Kazimierza Mijala sprawuje funkcję tzw. kierownika sekretariatu krajowego KPP. Przyłożycie konkretnie sprawozdanie. Ja jest nie. Ile do dnia dzisiejszego. I teraz. Bądźcie łaskawi takiej masy nie. Jak wy robicie ruchy, to wy to przejście. Ale z tej strony, wiecie, że groszy to jest dużo, można nie liczyć. Ale ten czas mówi przejście. Tu tyle, tu tyle, tu tyle, tu tyle. Ty została lepiej. Tylko zostawcie się w ruchu. Ten czas mówi. Wszystkie ulotki. I wszystkie czerwone śniadanie. Rozesłać się. I jak tu wiecie. I oni też mają na siebie rezerwę, przy tego rezerwie. Krachu państwa, linia, jeden punkt kontaktowy przy placu Leńskiego w Warszawie to za mało i trochę niebezpiecznie. Trzeba było zorganizować drugi. Wykorzystano tym razem lokal mieszkalny we Włochach koło Warszawy, zajmowany przez chorą kobietę przebywającą na dłuższej kuracji w szpitalu. Hilary Hełchowski uzgodnił z Albańczykami, że lokal ten czynny będzie w godzinach 12-13 we wtorki każdego tygodnia. Na punkt kontaktowy łącznik Jan Brzeziński idzie spokojnie. Jest bowiem przekonany o tajności swojego działania. Jan Brzeziński, lat 66, w okresie przedwojennym należał do RPPS Milicja. Podczas okupacji członek Gwardii Ludowej i Armii Ludowej, obecnie rencista. Do działalności w tzw. KPP przystąpił na początku 1974 roku. Krótko po nim na punkt wchodzi trzeci sekretarz ambasady albańskiej w Warszawie, Wasila Grzeku. Dla jasności podajemy, że jest to rezydent wywiadu albańskiego na Polskę. Bez pieniędzy nie byłoby działalności. Chlebodawcy z Tirany zdają sobie z tego sprawę i w sumie nieźle płacą. Wasila Grzeku tylko tym razem dostarczył kierownictwu krajowemu KPP 100 tysięcy złotych, zwanych w żargonie konspiracyjnym talią kart. Odnotowane numery banknotów pozwoliły na kontrolę wydatków kierownictwa. Okazało się, że większość talii roztasowano na tzw. uciechy doczesne.
Dziś kolejna poczta. Łącznik jak zawsze przychodzi wcześniej. Natomiast punktualnie o godzinie 12 przychodzą tym razem dwaj dyplomaci albańscy. Znany nam już dobrze Wasila Grzeku wziął ze sobą współpracownika, również oficera wywiadu, który będzie go zastępował w razie nieprzewidzianych trudności. Jest to sam szef Biura Radcy Handlowego przy ambasadzie albańskiej Wasil Fabri. Dodajmy, że w sferach handlowych Wasil Fabri znany jest z kompletnej nieznajomości spraw, które ma oficjalnie reprezentować. Zobaczmy, co tym razem przyniósł dyplomatyczno-handlowy duet. Komentarze są tu chyba zbyteczne. Niektórym konspiracyjnym filarom z tzw. kierownictwa KPP sprawia poważną trudność pisanie jako takie. Przesłano więc do wodza w Tiranie zamówienie na maszyny do pisania. Zamówienie zrealizowano bardzo szybko i oto Wasila Grzeku dźwiga na punkt kontaktowy ciężki pakiet. Sytuacja jednak niespodziewanie skomplikowała się, ponieważ nie przybył w terminie łącznik. Pozostaje więc niezbyt lekką przesyłkę odnieść z powrotem do ambasady. Zadanie to będzie musiał Wasila Grzeku wykonać po raz drugi, w kolejnym terminie. Tym razem łącznik przyszedł na spotkanie. Przybywa również niestrudzony Wasila Grzeku z przesyłką, którą łącznikowi doręczy. Pozbywszy się kompromitującego ciężaru, trzeci sekretarz ambasady albańskiej z ulgą opuszcza dom przy ulicy Śląskiej. Kolejna maszyna do pisania z odnotowanym numerem seryjnym i zarejestrowanymi we właściwym miejscu czcionkami jest już zabezpieczona przez Służbę Bezpieczeństwa i nigdy nie będzie wykorzystywana do antypolskiej działalności. Jesteśmy z kolejną wizytą na punkcie kontaktowym we Włochach. Dobrze znany nam Wasila Grzeku przeniósł uważną pocztę organizacyjną. Przekazywanie korespondencji odbyło się według utartych już metod. Niezależnie od poczty organizacyjnej przyniósł również list od siebie, pisany własnoręcznie. W liście zawiadamia, że punkt kontaktowy kryptonim Kawiarenka będzie czynny w innych godzinach. A oto fragmenty listu Kazimierza Mijala do Hilarego Chełchowskiego.
Drogi Januszu, wiem, że twoja poczta znajduje się już u mojego łącznika, lecz otrzymam ją dopiero w pierwszych dniach maja. Dotarła do mnie także informacja, że otrzymałeś ulotki z okazji 1 maja i pierwszy numer czerwonego sztandaru, w tym osobną paczkę materiałów propagandowych i maszynę do pisania dla Łodzi. Bardzo dobrze, że ustaliłeś nowe i osobne punkty dla wymiany poczty i materiałów propagandowych. Ogromnie jestem zadowolony, jak dochodzi... Nie wiem, co znajdę w twojej poczcie, ale pragnę cię poinformować, że planuję wypełnienie trzeciego numeru czerwonego sztandaru materiałami związanymi z 30-leciem PRL. Napisałem już artykuł o sytuacji w Jugosławii i może jeszcze coś się zmieści. Myślę także o napisaniu krótkiej ulotki z okazji 22 lipca i 30-lecia PRL. Zrobię maksymalny wysiłek, abyś cały materiał otrzymał w końcu czerwca. Prześlij mi krótką informację na temat przebiegu obchodów 1 maja i naszego w związku z tym kolportażu. Ciekaw jestem również, czy udało ci się ruszyć organizacyjnie Warszawę, Gdańsk i Wrocław. Nie mówiąc o innych centrach przemysłowych. Chciałbym, abyś nigdy nie zapominał w organizacji partyjnej Warszawy, stolicy, jako osobnej organizacji. Jeżeli uda ci się dobrze rozwiązać organizacyjnie Warszawę, to będziesz miał ogromną pomoc. Są również znaczki na fundusz prasowy, a równocześnie coś w rodzaju składek partyjnych. Musimy stwierdzić, że składki płaci tylko sam Hilary Chełchowski po 100 zł miesięcznie. Zapomina tylko powiadomić Kazimierza Mijala, że pieniądze na składki bierze z przesłanych mu tzw. talii kart. Jesteśmy tym razem przy ulicy Rutkowskiego. Jest to nowy punkt kontaktowy, gdzie Albańczycy dostarczają tylko materiały propagandowe. Trzeba przyznać, że usytuowanie odpowiada wymogom konspiracji, chociażby ze względu na sąsiedztwo z domami centrum. Oto Wasila Grzeku z przesyłką umieszczoną w jelitowej torbie. Tym razem ubrany do figury i bez nakrycia głowy. Maoiści i Kościół katolicki? Jak widać, jedno drugiemu nie przeszkadza. Godni siebie antysocjalistyczni kompanii. Przed chwilą nowy łącznik, tym razem kobieta, według danych personalnych Władysława Peciak, lat 70, zamieszkała w Warszawie, w kościele przejęła tzw. pocztę dla Kazimierza Mijala. Zadanie, jakie otrzymała, to dostarczenie poczty na specjalny punkt kontaktowy mieszczący się przy ulicy Puławskiej 12A, mieszkania 8, w apartamencie prywatnym właśnie pana Wasila Grzeku. Na przestrzeni ostatnich kilku lat notujemy również inną formę wrogiej działalności wywiadu albańskiego. Na zlecenie ośrodka dywersyjnego w Tiranie pracownicy ambasad nie tylko Warszawy, ale i z innych krajów Europy, jak Austrii, Szwecji, Włoch, Francji, nasyłają do Polski drogą pocztową listy z zawartością czerwonego sztandaru i ulotek. Końcowy efekt tej działalności jest taki, że obywatele polscy listy te przekazują do organizacji partyjnych lub bezpośrednio Służbie Bezpieczeństwa, dając przy tym wyraz oburzenia i dezaprobaty dla tego rodzaju działalności. Historii zmagań Służby Bezpieczeństwa z wrogą działalnością ośrodka dywersji w Tiranie nie sposób jest zamknąć w kilku ujęciach filmowych. Widzieliśmy tylko nieliczne fragmenty tej działalności. Trudna i żmudna praca operacyjna pozwoliła na pełne zabezpieczenie kraju przed zaśmiecaniem go oglądanymi paszkwilami. Pseudomarksistowska działalność Pekinu i Tirany idzie na rękę tylko imperializmowi i wszystkim ośrodkom dywersji różnej maści, atakującym pokojową politykę obozu socjalistycznego. Słuszna polityka Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej, wytyczająca również zadania Służbie Bezpieczeństwa,
prowadzi nasz kraj do nieznanego w historii rozwoju. Pokojowa polityka Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej jest pilnie szczerzona przez pracowników resortu spraw wewnętrznych. I tak kończy się tajna misja pracowników wywiadu albańskiego. Realizatorzy filmu składają podziękowanie pracownikom Departamentu II i Techniki Operacyjnej oraz jednostek radiokontrwywiadu i granicznego punktu kontroli Wojsk Ochrony Pogranicza Warszawa-Okęcie za okazaną pomoc i współudział w realizacji filmu.